Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Dokładnie tak, to będzie taka ogólna wizja stanu zdrowia polskich mężczyzn, mocnych i słabych stron, więcej o słabych w zasadzie, bo z mocnymi jest trudno. Ale jak sami mężczyźni oceniają swój stan zdrowia? Proszę zauważyć, odsetek mężczyzn oceniających swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły. To przedstawia ta krzywa i te czarne procenty, czerwone procenty oznaczają stan, ocenę stanu zdrowia jako bardzo dobrą lub dobrą. No więc widzimy, że no, w młodszych grupach, w zasadzie do połowy, do 55 lat, ten odsetek oceniający swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły jest niski i nie różni się tak bardzo od tego, co jest przeciętne dla krajów Unii Europejskiej. Niestety potem w starszych grupach wieku te krzywe wyraźnie się rozchodzą i proszę zauważyć, że w wieku przechodzenia na emeryturę przez mężczyzn mniej więcej, czyli 65 i więcej, 65-74 w tej grupie wieku, 30% mężczyzn ocenia swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły, a tylko co piąty mniej więcej jako dobry lub bardzo dobry. Ten odsetek oceniający swój stan zdrowia jako zły, przeciętny dla krajów Unii Europejskiej, jest o połowę mniejszy. Więc to pokazuje, jak bardzo ta różnica jest, utrzymuje się, że u nas ta zła ocena stanu zdrowia przez polskich mężczyzn jest dwukrotnie częstsza w starszych grupach wieku niż przeciętna dla mężczyzn w Unii Europejskiej. To się przekłada też oczywiście na różnicę w długości życia. No bo to, że oceniamy obecny stan zdrowia, to nie jest coś tak abstrakcyjnego, wydumanego. To się wiąże rzeczywiście ze stanem zdrowia, chociaż sama ocena jest oceną subiektywną. Ale proszę zauważyć, że polski mężczyzna żyje obecnie o 6 lat krócej niż mężczyzna w krajach tej starej 15 unijnej, więc tych najlepszych krajów Unii Europejskiej. Te 6 lat różnicy, no kiedyś było gorzej. Na początku przemian to było 7 lat. Potem zaczęliśmy trochę nadrabiać, jak Państwo widzicie, ta krzywa jest, niesie w górę w większym tempie niż przeciętna dla tej starej unijnej 15. Zredukowaliśmy tą różnicę nawet do mniej niż 6 lat. Ale niestety potem nastąpił okres takiego zahamowania tego wzrostu. I to jest zdecydowanie niekorzystna sytuacja. Także teraz ta różnica wynosi około 6 lat. Z tych 73 lat życia, jakie może oczekiwać mężczyzna, że będzie żył, czy rodzący się chłopiec, jaki rodzi się obecnie, jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, może oczekiwać, że będzie żył 73 lata, bo taka jest interpretacja tego wskaźnika, to z tego około 6, oczywiście nie cały ten okres będzie przeżywany w zdrowiu. Około 80%, czyli 59 lat mniej więcej z tych 73 mężczyzna może oczekiwać, że przeżyje w zdrowiu, to znaczy bez ograniczonej sprawności, bo taka jest definicja przeżywania w zdrowiu. I proszę zauważyć teraz tak, żyjemy krócej mężczyźni niż nasi rówieśnicy w krajach Unii Europejskiej. Dlaczego? Które grupy wieku mają gorszy wyraźnie stan zdrowia niż w tych krajach unijnych i najbardziej przyczyniają się w związku z tym do skracania długości życia. I proszę zauważyć, największy jest ten słupek zielony, a więc wyższa umieralność mężczyzn, gorszy stan zdrowia mężczyzn w wieku 45-64 lata w największym stopniu kontrybuuje do tego, że żyjemy krócej. 40% różnicy przeciętnie, a nawet pod 50 w przypadku różnicy między umieralnością mężczyzn w Polsce i Irlandii wynika z tego, że ci mężczyźni w tym wieku produkcyjnym, późnym produkcyjnym, ale jednak produkcyjnym, mają gorszy stan zdrowia i częściej umierają. No dobrze, i proszę zobaczyć, jak to wygląda na przestrzeni lat. Nadwyżka umieralności mężczyzn w Polsce w stosunku do krajów tej starej unijnej 15. Bo co to znaczy, że ten stan zdrowia jest gorszy i oni bardziej umierają? Proszę zauważyć, w wieku 30-44 lata i 45-59 lat
umieralność mężczyzn w Polsce w tych grupach wieku jest dwukrotnie wyższa. Dwukrotnie wyższa niż w krajach unijnych 15. No to jest naprawdę coś, co sobie trudno wyobrazić, ale co więcej, proszę zwrócić uwagę, że ta nadwyżka w zasadzie jest podobna jak na początku okresu transformacji. Wtedy też troszeczkę wyższa była wtedy, ale nieznacznie. Była poprawa na początku tego wieku, ale potem znowu tam się poprawia i u nas się poprawia, ale u nas się poprawia za wolno w stosunku do tego, jaka przepaść nas dzieli między stanem zdrowia polskich mężczyzn i mężczyzn w tamtych krajach. Jedyna poprawa, jak widzicie Państwo, wyraźna, to jest ta spadek umieralności bardzo wyraźny w tej najmłodszej grupie wieku. Co zagraża, to jest oczywista rzecz, najbardziej choroby układu krążenia i o tym nie wolno zapominać, bo to zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. Wciąż największym problemem w Polsce są choroby układu krążenia i w tym obszarze występuje największa przepaść w stosunku do krajów unijnych. Ale oczywiście to nie jest tak, że one w jednakowym stopniu zagrażają mężczyznom niezależnie od wieku, tu mamy tego świadomość. Proszę zwrócić uwagę, że jak zmieniają się proporcje tych kolorów w zależności od wieku mężczyzn. Otóż w młodszych grupach wieku, ale to jest tak aż do 45 lat, zdecydowanie największym problemem, największym zagrożeniem życia są zewnętrzne przyczyny, a więc wypadki, prawda? Wypadki drogowe, ale wszystkie utonięcia, samobójstwa. To są te przyczyny, które najbardziej zagrażają życiu młodych mężczyzn. I potem wyraźnie wchodzą już choroby układu krążenia, a nowotwory są na drugim miejscu. No tak, ale jest jeszcze inna miara. W związku z tym, że widzieliście Państwo, że w różnych grupach wieku te choroby miały różny udział, jest jeszcze inna miara problemu, jaki wiąże się ze zgonem spowodowanym daną chorobą. To są tak zwane utracone potencjalne lata życia. Na czym polega ten parametr? Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli ktoś umiera w wieku 20 lat, to traci więcej tych potencjalnych lat życia niż ktoś, kto umiera w wieku 60 lat. Czyli strata jak gdyby i dla tej osoby, i dla umierającego, ale i dla społeczeństwa jest znacznie większa, jeżeli z powodu tych zgonów w młodszych grupach wieku. Jeżeli tak, to w takim razie tym zgonom w młodszych grupach wieku trzeba przypisać większą wagę, większe znaczenie. I to są te potencjalne utracone lata życia. Jeżeli ktoś związany ze zgonem przed osiągnięciem wieku 75 lat. Czyli jeżeli ktoś umarł w wieku 20 lat, to stracił 55 potencjalnych lat życia. Jeżeli w wieku 70 lat, no to stracił tylko 5 potencjalnych lat życia. I teraz, jeżeli to się sumuje, prawda, to można zobaczyć, które przyczyny najbardziej są odpowiedzialne za te potencjalne utracone lata życia. No więc oczywiście na pierwszym miejscu choroby układu krążenia, ale proszę zauważyć, że w niewiele mniejszym stopniu, 22%, to są przyczyny zewnętrzne i choroby, i nowotwory złośliwe też 22%. Więc tutaj znaczenie tych przyczyn wyrównuje się jak gdyby. Ale spójrzcie Państwo na uwagę na te przyczyny bardziej szczegółowe. A więc choroby serca, czyli choroba niedokrwienna i inne choroby serca wspólnie odpowiadają za 20% potencjalnych utraconych lat życia, prawda? A więc za 1/5 utraconych potencjalnych lat życia odpowiadają choroby serca. Proszę zauważyć, że samobójstwa odpowiadają za większą liczbę utraconych lat życia niż nowotwór płuca, niż rak płuca, prawda? Nie mówiąc już o wypadkach komunikacyjnych. Samobójstwa rzeczywiście są ogromnym problemem, o tym zaczyna się mówić coraz więcej z punktu widzenia zdrowia publicznego. O tym zaczyna się mówić coraz więcej, ale wciąż niedostatecznie. No i tak dalej. Nowotwór prostaty
który występuje późno jako przyczyna zgonu w starszym wieku, w niewielkim stopniu, niecały 1% utraconych potencjalnych lat życia mężczyzn wiąże się z tym nowotworem. Oczywiście tak wyglądały przyczyny zgonów, więc te choroby, które zagrażają życiu. Inaczej trochę wygląda struktura problemów zdrowotnych, jeżeli będziemy je rozpatrywać z punktu widzenia hospitalizacji, tych chorób, które pchają mężczyzn do szpitala. Tak, to jest na tyle poważne, że mężczyźni muszą udać się na ich leczenie do szpitala. I proszę zauważyć, tak, w młodszym wieku to są choroby układu oddechowego. 1/4 hospitalizacji dzieci w wieku poniżej 15 lat, 1 do 14 lat, to jest spowodowana chorobami układu oddechowego. Są głosy, które mówią, że u nas za łatwo się hospitalizuje z powodu choroby układu oddechowego, ale to nie chcę komentować, tylko mówię, że na tle innych krajów ta przyczyna hospitalizacji jest dosyć częsta w Polsce. No ale potem znowu to są urazy i zatrucia. Oczywiście choroby układu krążenia też, więc to nie jest tak, że one tylko powodują, że się natychmiast umiera. One zaczynają proces chorobowy, który trwa, który wymaga leczenia i to w szpitalu. Na biało wyróżniłem, może nie doceniano przyczynę, grupę chorób, to są choroby układu trawiennego. Bo proszę zauważyć, że jeśli chodzi o hospitalizację mężczyzn, to jest druga przyczyna w wieku 30-44 lata, 45-64 lata to jest trzecia przyczyna, prawda, po chorobach układu krążenia i nowotworach. To są choroby układu trawiennego. No dobrze, ale teraz jeśli wrócimy do długości trwania życia, to które choroby przyczyniają się najbardziej do tego? Przedtem powiedzieliśmy, które grupy wieku. Stan zdrowia mężczyzn w jakim wieku, w których grupach wieku przyczynia się najbardziej do tego, że żyją oni krócej. Ale teraz, które choroby odpowiadają za to, że oni żyją krócej niż mężczyźni przeciętnie w krajach Unii Europejskiej? I proszę zauważyć, to jest ten czerwony kolor. To znowu są choroby układu krążenia. Zgony z powodu chorób układu krążenia są dominującą przyczyną tego, że polscy mężczyźni żyją krócej niż mężczyźni, niż przeciętni mężczyźni w krajach Unii Europejskiej. Na drugim miejscu, w zależności od kraju, mogą być albo nowotwory, albo przyczyny zewnętrzne. Te wypadki to też jest, proszę Państwa, no, wypadki szeroko rozumiane, więc te wszystkie przyczyny zewnętrzne, to jest naprawdę w Polsce duży problem i chyba niedoceniany. Za bardzo to sprowadzamy tylko do wypadków drogowych. I mówimy cały czas o wypadkach drogowych, o wszystkich innych przyczynach zewnętrznych mówimy za mało. No to już nie będę się zatrzymywał nad tym, ale to też jest ciekawe, bo to pokazuje nadwyżkę umieralności mężczyzn w Polsce w stosunku do tych mężczyzn w krajach Unii Europejskiej. Proszę zauważyć, choroby serca inne niż choroba niedokrwienna. Blisko trzykrotnie wyższa umieralność mężczyzn w Polsce niż w krajach Unii. 178%. Wypadki komunikacyjne ponad dwukrotnie częstszą są przyczyną zgonu. Ogółem choroby układu krążenia dwukrotnie. Choroby naczyń mózgowych. Wielki problem. Dwukrotnie wyższa umieralność u nas niż w tamtych krajach. No i teraz rozpowszechnienie czynników ryzyka. To jest takie badanie NATPOL przeprowadzone pod kierunkiem profesora Zdrojewskiego i ośrodek Gdański, ale to było wieloośrodkowe badanie, które pokazało rozpowszechnienie czynników ryzyka właśnie chorób układu krążenia. I proszę zobaczyć, czyli co charakteryzuje polskich mężczyzn. To jest niesłychanie ważny i ciekawy slajd, bo proszę zauważyć. No, 5 milionów mężczyzn w wieku 18-79 lat, a więc ponad 1/3 populacji pali papierosy. To są ostatnie dane, jeśli chodzi o rozpowszechnienie tych czynników ryzyka. Nadwaga. Blisko 10 milionów mężczyzn ma nadwagę, czyli prawie 70%. Mówi się, że nadwaga jako taka nie jest aż jeszcze takim problemem zdrowotnym. Problemem jest otyłość.
I rzeczywiście wyniki ostatnich badań na to wskazują, że tak naprawdę co jest złe, to jest otyłość. To 1/4 mężczyzn w Polsce ma otyłość. Dlaczego to pokazałem, czyli to nie jest otyłość, tylko nadwaga. Przepraszam bardzo, tu jest błąd. Ale proszę zauważyć, że tylko nieco ponad połowa ma świadomość tego, że mają nadwagę. Tylko nieco połowa. No ale w przypadku tych pozostałych, no niesłychanie ważnych czynników ryzyka, sytuacja jest jeszcze gorsza. Hipercholesterolemia. Blisko 9 milionów mężczyzn, dorosłych mężczyzn ma hipercholesterolemię, a więc 60% tej populacji, ale z tego wie tylko co trzeci mężczyzna. Tylko co trzeci mężczyzna, który ma hipercholesterolemię, ma świadomość tego. A mają i leczą się tylko mniej niż 20%, 1 milion. Z tych 9 milionów, którzy mają, tylko 1 milion leczy się. No to jest dramatyczna sytuacja, jeżeli się zastanawiamy, dlaczego te choroby układu krążenia stanowią taki problem w Polsce, no to tutaj mamy odpowiedź. Nadciśnienie. 5 milionów mężczyzn. Więcej niż 1 trzecia. Ale znowu wie 2/3 tylko. Z tych, co mają, 2/3 wie, że mają. A mają i leczą poniżej 60%. Czyli kwestia świadomości, kwestia wiedzy, jaki stan zdrowia posiada się i naprawdę i jakie problemy zdrowotne się ma, jest ogromna. Więc straszne braki tutaj są. I teraz jeśli chodzi, żeby nie skupiać się tylko na chorobach układu krążenia, nowotwory w końcu, druga grupa. Proszę zauważyć, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Zachorowalność na raka jelita grubego w Polsce niższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej. Rak płuca, zachorowalność większa, rak prostaty, zachorowalność mniejsza. Proszę zauważyć, jak jest z umieralnością. We wszystkich tych grupach umieralność w Polsce jest wyższa. Szczególnie istotne są te dwie, bo tu jest niższa zachorowalność, a umieralność jest większa. Dlaczego? No dlatego, proszę Państwa, że mniejsza jest przeżywalność. I to jest ten problem, prawda? Że za późno trafiają, nie chcę powiedzieć, że są gorzej leczeni, bo na pewno nie, ale trafiają do tego systemu za późno i ten system może za wolno reaguje na te problemy zdrowotne. I to jest tak wygląda przeżywalność, pięcioletnia przeżywalność, to są użycie pięcioletniej przeżywalności. No w prostacie dramatyczna jest ta różnica w przypadku raka prostaty. No, że będzie coraz więcej osób chorowało w wyniku zmian struktury wieku, to jest oczywiste. Dlatego ten wniosek, co chciałem powiedzieć, to jest to, że samym leczeniem nie poradzimy sobie. Bo napływ osób chorych do systemu będzie coraz większy. Z prostego tylko to wynika faktu, że populacja będzie się starzała, będzie zmieniała się struktura wieku ludności. No to, że niektórzy są mężczyźni bardziej zdrowi, a niektórzy mniej zdrowi, to jest oczywiste, ale nie do końca uświadamiane. I takim niesłychanie ważnym czynnikiem to jest poziom wykształcenia, który dramatycznie różnicuje stan zdrowia polskich mężczyzn. Proszę zauważyć, różnica w długości trwania życia między mężczyznami o wyższym wykształceniu i o niższym poziomie wykształcenia wynosi blisko 14 lat. Proszę Państwa, to jest przepaść, to jest Polska, Afryka. No nie musimy już aż takich porównań dokonywać. Wystarczy, że u nas się porówna dwie grupy społeczne. Mężczyzn o wysokim wykształceniu, o wyższym wykształceniu i mężczyzn o niższym wykształceniu. I teraz tak, ci mężczyźni o wyższym wykształceniu, oni już są w Europie, bo proszę zauważyć, że ich długość życia w stosunku do tych mężczyzn żyjących w tych bogatszych krajach Europy Zachodniej, nawet Norwegia, Dania, to ich różnica długości życia mężczyzn z wyższym wykształceniem to jest 2 lata, 3 lata góra. Więc tutaj nie ma większych różnic. Natomiast w przypadku mężczyzn o niższym poziomie wykształcenia 8, 10, 11 lat. Czyli to jest ta grupa, która szczególnie ma zły stan zdrowia. Już kończę.
No i to jest bardzo, bardzo ładny przykład, jak w Polsce różnice są, jakie geograficzne są różnice. Najdłużej żyją mężczyźni na południu Polski wyraźnie. I proszę zauważyć, to jest ładny przykład. W Rzeszowie żyją o 8 lat dłużej niż w Chorzowie. Czy tam jest inna służba zdrowia? Czy ci w Chorzowie mają gorszą opiekę zdrowotną niż ci w Rzeszowie? No nie, trzeba naprawdę zmienić myślenie i patrzenie na to, na te problemy. Bardzo dziękuję za uwagę.